Załóżmy, że jest to też bardzo dobra sprawność. No jest pan, jak wiemy, oczywiście dobrze przygotowany pod względem merytorycznym, czyli wykształcony i tak dalej. Więc to są te trzy plusy, które ja poczytuję jako kapitał istotny. Może widz będzie usatysfakcjonowany. Dobrze. Proszę Państwa, drugą stronę. Trzy plusy pana podbrożnego. Szanowni Państwo, ja myślę, że nie będę oryginalny, bo też powiem o wykształceniu oczywiście, bo pan jest wykształcony, pan ma doświadczenie w kierowaniu jednostką i jeżeli miałbym wybrać trzecią cechę, to myślę, że mimo wszystko też potrafi pan rozmawiać z mieszkańcami. Proszę Państwa, i czy to nie było piękne? Czemu w Polsce nie robić polityki właśnie? Czemu tylko czarny PR używa? Brawa! Oczywiście mamy jeszcze jedno pytanie, pytanie merytoryczne od naszego widza Tomasza, pana Tomasza. Gmina Toszek to nie tylko miasta, ale i sołectwa. Jaki jest plan działania dotyczący rozwoju naszej gminy w nawiasie sołectw? I pytanie odnośnie współpracy z Caritasem, dofinansowanie działalności. To może teraz ja zacznę. Tym razem pan. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sołectwa, to tutaj myślę, że z doświadczenia ostatnich 4 lat wynika w sposób jasny i czytelny, że tak naprawdę na sołectwach są obecnie dwa problemy. Pierwsze to są drogi, to są inwestycje drogowe, a drugi problem to są kwestie melioracji i bezpieczeństwa powodziowego, bo przez wiele lat te kwestie były zaniedbane, także ja myślę, że dla sołectw przede wszystkim Te dwie kwestie dodatkowo w wielu miejscach wysuwa się jeszcze kwestia budowy placów zabaw. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Caritasem, to Szanowni Państwo, oczywiście ta współpraca jest, ona jest bardzo dobra. Ja chcę Państwu przypomnieć, że po tym jak Caritas w tym roku przegrał konkurs NFZ-u, groziła całkowita likwidacja Caritasu na terenie gminy Toszek. Gmina Toszek przejęła 100% tak naprawdę kosztów funkcjonowania pomocy, która trafia do naszych mieszkańców. I ja Państwu powiem więcej, jesteśmy po rozmowach z księdzem dyrektorem Caritasu. Ta pomoc będzie dalej udzielana Caritasowi, także nasi mieszkańcy mogą spać spokojnie. Na przyszły rok w budżecie gminy środki zostały zarezerwowane na współpracę z Caritasem i dalej ta współpraca będzie kontynuowana. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zgadzam się z poglądami pana burmistrza Kupczyka, że podstawowe problemy w Sołec to jest właśnie melioracja i drogi, to nie tylko te gminy, ale i powiatowe, i wojewódzkie, i wszystkie inne. Natomiast warto jeszcze podnieść jedną rzecz, która czasami gdzieś umyka. Drodzy Państwo, my pamiętamy poprzednie kadencje, ileś tych kadencji. Wiemy, co się mówi na spotkaniach wyborczych. Na przykład na sołectwach się mówi, że się realizuje zadania tylko w Toszku, a w Toszku się mówi tylko na sołectwach. Więc myślę, rolą takiego samorządu, którym chcemy być po wyborach, będzie samorząd, który będzie starał się wszystkie te interesy, często kompletnie sprzeczne, równoważyć dla właśnie zrównoważonego rozwoju całej gminy. Natomiast jeśli chodzi o Caritas, to oczywiście widzimy tutaj miejsce dla działalności Caritasu. Daj Panie Boże w maksymalnym rozmiarze takim, który daje ludziom właściwe usługi opiekuńcze. Dziękujemy kandydatom za odpowiedzi. No i czas na pytania z sali. Tutaj z przodu. Mogę pozwolić? Oczywiście, proszę bardzo. Się odwrócić do kamery. A co na przykład z klubem w Toszku? Miały być siatki, miał być płot i nie ma nic. Już czekamy na siatki bodajże 4 miesiące. Co pan z tym zrobi? Więc Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o klub Zamkowiec, bo o tym rozmawiamy, to odbyło się spotkanie po tym, jak Rada Miejska przeznaczyła środki na realizację tej inwestycji. Odbyło się spotkanie z prezesem Zamkowca i po raz kolejny pan prezes zmienił koncepcję. Tak? Po raz kolejny ten projekt, który został przygotowany,
został przez pana prezesa nie przyjęty. W tym momencie chcę mieć siatki znowu po drugiej stronie i to znowu wymaga od nas przygotowania nowego projektu, bo szanowni państwo, wszystkie inwestycje gminne to nie są inwestycje na zasadzie burmistrz bierze kasę, daje i sobie coś robimy. To są inwestycje, które muszą posiadać projekt, odpowiednie pozwolenia i tutaj w tej kwestii wielokrotnie było zmieniane zdanie. Najpierw miało być ogrodzenie, później miały być piłkochwyty zamiast ogrodzenia. Miały być po stronie lewej, teraz prezes znowu chce po stronie prawej, także szanowni państwo, no tutaj no ciężko się rozmawia z partnerem, który nie do końca jest zdecydowany, co tak naprawdę chce. Ja chcę podkreślić, że te środki w budżecie są, radni te środki dla państwa zarezerwowali i jest tylko kwestia tak naprawdę wykonania tego projektu, tak? Ale on też nie do końca od nas zależy, bo to najpierw państwo musicie wiedzieć, co tak naprawdę chcecie. Okazało, że tych tysięcy ma być troszkę mniej, bodajże 24. Jest w budżecie przewidziana obecnie kwota 24 tysiące i to jest kwota, która ma wystarczyć na piłkochwyty. A płot gdzie? A płot, szanowni państwo, będzie realizowany w dalszej części inwestycji. Jak już doskonale wiemy, zanim skończymy siatki, i zanim państwo się zdecydujecie w końcu, gdzie te siatki mają być, to ja myślę, że będzie nowy budżet i w tym nowym budżecie te środki na to ogrodzenie na pewno się znajdą. Czas się skończył. Czas nam debaty się również kończy. Jeszcze teraz tak, jest pytanie do kontrkandydata. Jest. No ale tutaj było pytanie. No. To nie jest nasz. To nie jest nasz człowiek. Przepraszamy państwa, czy jest jakieś pytanie tutaj do pana podróżnego? Jest. Może pani jeszcze jedno pytanie, dobrze? Ja mam pytanie do pana podróżnego. Kieruje pan jedną z najważniejszych jednostek organizacyjnych w naszej gminie. W czasie tej kampanii wyborczej pan bardzo krytycznie odnosi się do poczynań obecnego samorządu. Wiemy, co mniej więcej planuje pan w czasie tej, znaczy po wygranej w tej kampanii wyborczej. Chciałabym tylko zapytać, czy w przypadku przegranej wyborczej nadal będzie pan firmował wszystkie poczynania pana kontrkandydata swoim nazwiskiem? Czy może wprost, czy zrezygnuje pan z spełnienia obecnej funkcji dyrektora? Dziękuję pani za pytanie. Drodzy państwo, więc tak, przede wszystkim warto odróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, w tej chwili występujemy jako równoprawni kandydaci do urzędu burmistrza. Po drugie, w sensie zawodowym ja nigdy nie ukrywałem, że jestem podwładnym pana burmistrza. Wykonywałem polecenia. Czy mi się to podobało, czy nie. Przypomnę pani, że kadencja dyrektora gimnazjum trwa jeszcze 2 lata. To dlatego, że ja to wywalczyłem w sądzie, mówiąc wprost. Więc nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym po ewentualnej przegranie opuszczać moją załogę. Powiem pani więcej, część moich pracowników boleje, jeśli ewentualnie wygram. Bo się zastanawiają, Boże, ty mój, kto będzie dyrektorem. To jest jeszcze inna sprawa, natomiast myślę, że warto powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Drodzy państwo, ja nie będę się po przegranej wycofywał z życia publicznego. Ja będę dalej mieszkał między państwem, dalej próbował z państwem robić różne rzeczy. Nie wiem, jak będę z panem burmistrzem Kupczykiem. To jest pytanie otwarte, co on będzie robił po przegranej. Czy są jeszcze jakieś ewentualne pytania z publiczności? Dobrze, dojdziemy w takim razie do Państwa pytanie tu. Pytanie tu. Tak, ale będzie uwaga. Spokojnie. My tutaj opanujemy emocje. Tam podejdziemy do pana. Najpierw dobrze podejdziemy tu na tamtą stronę. I u pana, jak dobrze pamiętam, tak? I na tym jakby zakończymy tutaj kwestię. Proszę? Tutaj dwa, tu jest? Nie, no zakładamy, że było to dwa. Było drugie.
Do kandydatów zadajemy pytania. Ale proszę państwa, przecież chodzi o pytania do kandydata. Państwo też nie usiedli tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie, z czego też się bardzo cieszę. Pytania są kierowane, bo padło jedno pytanie do jednego kandydata, padło pytanie jedno do drugiego, więc wydaje mi się, że jest jeden do jednego, jest sprawiedliwie. Lucjan Swolany, jestem nauczycielem wieloletnim w gimnazjum w Toszku. I chciałem zapytać, skoro jest tak świetna kondycja w tej chwili finansowa gminy, panie burmistrzu, to dlaczego rodzice dzieci muszą składać się na papier do kserokopiarek szkolnych? Dlaczego muszą składać się na remonty obiektów szkolnych? Dlaczego, co u mnie w przypadku w mojej szkoły było, jak pan już powiedział wcześniej, że powstała klasa sportowa, dlaczego nauczyciele muszą odnosić się do takich smutnych niestety poczynań, że proszą rodziców o pieniążki na zakup strojów sportowych dla tych młodych chłopców? Dziękuję. Więc szanowni państwo, ja myślę, że to pytanie jest skierowane nie do tej osoby, co trzeba. Ja państwu przypominam, że dyrektorem tej szkoły jest pan Mariusz Podbrożny. Ja chcę państwu po raz kolejny przypomnieć, według najlepszych specjalistów odnośnie oświaty, którzy pracują w Ministerstwie Edukacji Narodowej, którzy obliczają co roku subwencje na poszczególnego ucznia, 2 300 000 powinno wystarczyć. Ja myślę, że pan Podbrożny jako członek Platformy nie podważy kompetencji swoich kolegów z ministerstwa, którzy to obliczają. My jako gmina do tej kwoty dorzucamy 600 000, uznając, że są większe potrzeby. I państwo dalej mówicie, że to jest mało, mało, mało. Więc ja myślę, że szanowni państwo, no, trzeba by się nad tym pochylić i popatrzeć, na co te środki idą. Ja się z państwem nie mogę zgodzić na to, że państwo nie macie środków. Ja zachęcam, wszyscy państwa możecie sprawdzić budżet naszej gminy. Tam są rozpisane na poszczególne paragrafy. I są pieniądze na pomoce naukowe. Państwo składacie wniosek o dodatkowe środki, nie wykorzystując jeszcze środków, które wam były przeznaczone na początku roku. To jest sprawa z gimnazjum, szanowni państwo, i to jest rzecz, która ma obecnie miejsce. Dokładnie tak samo macie państwo pieniądze na pozostałe zakupy na paragrafach i to są kwoty rzędu kilku tysięcy rocznie. I to nie są żadne kłamstwa, tylko to są liczby, które funkcjonują w naszym budżecie. Także szanowni państwo, ja rozumiem, że państwo by chcieli, żeby burmistrz dał wszystko, ale od tego jest dyrektor, żeby realizować ten budżet. Jeżeli ma pieniądze na paragrafach, to dyrektor decyduje, na co te pieniądze są przeznaczane. Można ad vocem coś? Prosimy, mówiliśmy drugie czas. Pytanie już tutaj. Kuba, czekaj. Można ad vocem, bo musimy sprostować jedną rzecz. Drodzy państwo, to co ja państwu pokazywałem, to jest właśnie prośba o przesunięcia w paragrafach, do których kompetencje ma tylko i wyłącznie burmistrz, nie dyrektor szkoły. Myślę, że tak. Więc mówi pan nieprawdę, mówiąc, nie, że ja nie mówię sobie o tym coś piśmie. Przesunąć. Ja mówię o tym, że pan jeszcze nie wykorzystał paragrafu na pomoce naukowe i pan już chce go zwiększać. No, my tam mamy 1000 zł, więc co tam było wykorzystywać? Ale najpierw, szanowni państwo, najpierw mówi pan nieprawdę, ja panu udowodnię. No już raz udowodniłem, więc myślę, że można udowodnić jeszcze raz, że tak. Zgadza się, w sądzie apelacyjnym też wygrałem sprawę z panem Podbrożnym, to prawda. I szanowni państwo, nie ja, gmina, i dobrze o tym pan wie. Prosimy kończyć. Szanowni państwo, dziękujemy serdecznie kandydatom za odpowiedzi, ponieważ tutaj jeszcze musi na tą stronę paść pytanie. I po tym pytaniu oczywiście nasza debata dobiegnie końca. Ja zapraszam kandydatów na przykład na odpowiedzi pytań, które zadawali nasze internauci, a ich jest sporo. Może panowie niezdecydowanych przekonają, tych, którzy mają jakieś wątpliwości, je rozwieją. No czas na pytanie z publiczności. Mieszkanie z Wilkowiczek. Tak dobrze się składa, że jestem od 2006 roku działaczem straży, od 2010 i miałem okazję współpracować z byłym burmistrzem, z obecnym burmistrzem i między innymi z panem Bartnickim.
i padło słowo, znaczy się na pańskim posiedzeniu takim przedwyborczym, że jest kandydatem na wiceburmistrza pan Bartnicki. Otóż słowo, które padło, podzieliło już połowę mieszkańców, bo znają tą osobę, która przez 3 kadencje zrobiła tyle, co zrobiła, a najlepiej wychodzą jej zdjęcia w gazetkach. Ja nie wyobrażam sobie dalszej współpracy, po prostu współpracy z panem Bartnickim. Pytanie, jak pan widzi współpracę po prostu pan Bartnicki i inne organizacje? I konkretną odpowiedź też proszę. Dziękuję za to odkrywcze pytanie. Szanowny panie Podkowa, wydaje mi się, że każdy, kto obiektywnie oceni karierę samorządową pana Bartnickiego, szczególnie w tej kadencji, w której radni o nic nie pytali, nie mieli żadnych wątpliwości, wszystko przegłosowywali w ciemno, pokazuje, że tak naprawdę to jest jedyny radny, który tej kadencji, albo jeden z nielicznych, tak powiem, żeby nie krzywdzić jeszcze tych 2 czy 3, którzy czasami o cokolwiek pytali, że to jest jedyny z tych radnych, który tak naprawdę próbował w tych 4 latach dbać o jakość tego samorządu. Drodzy Państwo, radni to nie mają być figurki, które burmistrz sobie rozkłada na szachownicy, mówiąc, jak mają głosować, to mają być osoby, które dbają o to, żeby sprawy szły w dobrym kierunku. Ja teraz patrzę na pana Mateję, pana Rotkegla. To byli doskonali radni poprzednich kadencji. Męczyli burmistrza Nowickiego, pytali, dociekali różnego typu spraw. Dlaczego ten styl nie był wprowadzony w tej kadencji? To jest pytanie, myślę, do państwa obozu. Zdewastowaliście, mówiąc krótko, tą debatę, mimo to, że państwa zaplecze tak naprawdę było zwolennikiem właśnie takiego otwartego pytania o wszystko i oszczędzania wszystkich problemów troszkę publicznie, nie po kontach gdzieś tam. To jeżeli można, teraz ja adwokatem. Jeżeli można, to bym chciał adwokatem tego, co... Nie, szanowni państwo, ja też chcę ad vocem się odnieść do tego, tak jak pan Podroży też przed chwilą miał taką okazję, więc myślę, że ja też mam taką. Szanowni państwo, ja myślę, że pan Podroży... czasem minutę, dobrze? Nie ma sprawy, 20 sekund. Pan Podroży w tym momencie obraża radnych, obraża ich ciężką pracę i tak naprawdę to, co było ważne w debacie, to odbywało się na komisjach. Pan doskonale o tym wie, że komisje są po to, żeby sobie porozmawiać. A ja tylko mogę ubolewać, że skoro pan radny Bartnicki jest tak doskonałym radnym, że pan go zabiera z tej naszej rady, że nie sprawdzi się jeszcze raz w wyborach i nie spróbuje jeszcze raz do tej rady wejść, bo naprawdę to będzie w tym momencie dla nas strata, tak? Więc byłoby szkoda, no ale niestety taka jest państwa decyzja i ja chcę podkreślić, że ta debata była i ta debata jest. Tylko nie odbywa się na sesjach, a odbywa się na komisjach, bo potem są komisje, żeby wszystkie wątpliwości radnych roznieść. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na chwilę zatrzymać w tym punkcie, ponieważ skończyły się nam 3 punkty, główne punkty tej debaty, czyli bloki tematyczne. Przed nami, tak już na rozluźnienie, drodzy państwo, kolejna sonda reporterów Toszek 24. Pytanie brzmiało, jak nasza gmina powinna wyglądać za 4 lata. Powinna na pewno się rozwinąć, powinna wyglądać troszkę lepiej niż wygląda w tej chwili. Oczywiście na miarę możliwości, nie ma co się spodziewać cudów i nie ma co oczekiwać cudów. Dobrze zarządzać miastem, żeby nam drogi zrobił, budynki odnowione, drogi przede wszystkim. Oj, dużo lepiej. Przede wszystkim budynki powinny się zmienić, drogi, kanalizacje. Będą przez 4 lata, żeby oni z Unii Europejskiej byli w stanie zdobyć fundusze właśnie na ten zamek piastowski. Wie pani, to by było wtedy oni wtedy by coś pokazali, że potrafią osiągnąć, bo to osiągalne jest. Żeby było więcej dróg zrobionych i ogólnie, żeby się tutaj więcej, czy na wioskach, jak te place zabaw były robione albo co. Więc tym przyjemnym akcentem będziemy dzisiaj kończyć naszą debatę. Drodzy państwo, gorąco zachęcamy już w
niedzielę, za dwa dni, 16 listopada, do tego, żebyście Państwo wszyscy poszli na wybory i zagłosowali tak, jak uważacie, zgodnie ze swoim rozsądkiem i zgodnie z tym, co Państwo zauważyliście. Może po dzisiejszej debacie mamy nadzieję, że świadomie podejmiecie tego wyboru. Pamiętajcie, niedziela, czyli już za dwa dni. Dziękujemy serdecznie za uwagę.